Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim dniu wyzwania WordPressowego i takiego cyklu szkoleń z WordPressa dla osób początkujących. Bardzo się cieszę, że już dołączacie, już mamy 30 osób na żywo. Standardowo zaczekamy 2-3 minuty, aż wszyscy się zgromadzicie przed swoimi komputerami, telefonami lub innymi odbiornikami z czymś ciepłym w ręku. Mamy dzisiaj piątek, więc postaramy się skupić na tej jednej godzinie, na 60 minutach, byście jak najszybciej mogli przejść do tej najprzyjemniejszej części piątku, czyli do odpoczynku i relaksu. Standardowo dajcie proszę znać, czy nas widać, czy mnie słychać, czy wszystko działa poprawnie. Dajcie znać, czy byliście wczoraj, czy udało Wam się podziałać z optymalizacją swoich WordPressów. Mam nadzieję, że tak. Także przywitajcie się na czacie. Ja zaraz będę te Wasze komentarze przyklejać tutaj do ekranu. O, widzę, że już jesteście w całkiem licznym gronie. Mamy 60 osób na żywo w tym momencie. Także dołączajcie. Mam też prośbę do tych osób, które już z nami są, by zostawiły reakcję pod tym wideo. Wtedy Facebook trochę wyżej i bardziej udostępnia i upublicznia ten nasz live, więc wszystkie osoby zainteresowane łatwiej na niego trafią, więc bardzo mi zależy na tym, żebyście dali o sobie znać poprzez chociażby reakcję na ten webinar. Natomiast ja po takim krótkim wstępie organizacyjnym przywitam się. Ja nazywam się Aneta Rutkowska i od ponad 7 lat jestem związana z marką LH.pl, gdzie mam przyjemność prowadzić między innymi takie wydarzenia, czyli webinary dla osób początkujących w WordPressie. I dzisiaj, tak jak wczoraj i jak przedwczoraj, nie jestem sama. Mam ze sobą gościa. Cześć, Krzysiek. Cześć, cześć, witaj. Moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Organek, który zaraz powie dwa, trzy słowa o sobie. Możesz już się przygotowywać do tego najtrudniejszego pytania dzisiejszego wieczoru. Z Krzysiem będę rozmawiała na temat tego, jak dbać o WordPressa, czyli co się dzieje, kiedy już mamy stronę internetową, ta strona już działa i spełnia swoje role, natomiast chcemy, żeby działała jak najdłużej, była jak najbardziej stabilna, wydajna i też przyjemna dla użytkowników. I o tym wszystkim będę dzisiaj tutaj mojego gościa wypytywać. Oczywiście moje pytania to nie wszystko, wy też macie prawo, a nawet obowiązek zadawać swoje pytania na czacie, ja będę je przypinać i w miarę możliwości postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeżeli na jakieś pytanie nie odpowiemy, ja postaram się wrócić do tych pytań na czacie po prostu po webinarze. Ale po tym wstępie organizacyjnym, Krzysztof, powiedz, co cię łączy z WordPressem? Cześć. Z WordPressem łączy mnie już 8 lat doświadczenia. Jakieś 8 lat temu stworzyłem swoją pierwszą stronę opartą o WordPressa. Od tego czasu troszkę się w moim życiu zmieniło. Dalej przy WordPressie pracuję. Jako firma, ponieważ też prowadzę spółkę tutaj w Krakowie, tworzymy strony internetowe oparte o WordPressa. Nie tylko, tworzymy też systemy informatyczne troszkę większe niż strony oparte o WordPressa. I WordPress jako sama idea bardzo mi się podoba. A powiedz najważniejsze pytanie, słuchaj, muszę ci zadać. Czy w Krakowie jest śnieg? Właśnie pada. Prognoza była, że będzie sucho dzisiaj, ale za oknem jednak szaleje już tutaj. Drobna śnieżyca się rozpoczyna. No to bardzo zazdroszczę. Dajcie znać na czacie, czy u Was jest śnieg. W Poznaniu nie ma śniegu i ja nie rozumiem, dlaczego nie ma śniegu. Jestem już wręcz zbulwersowana tym faktem. Ale dobrze, to może przejdźmy sobie do... Dajcie znać, koniecznie, naprawdę będę to czytać. Przejdźmy do tematu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o utrzymaniu WordPressa. Wczoraj rozmawialiśmy o optymalizacji, przedwczoraj o tym, jak sobie samodzielnie stronę wyklikać bez dużej wiedzy technicznej. Więc wyobraź sobie, Krzysztof, taką sytuację, że masz już stronę, zbudowałeś, jest to twoja pierwsza strona na WordPressie, pewnie to kilka lat temu miało miejsce, że zbudowałeś swoją pierwszą stronę na WordPressie. Pamiętasz jeszcze? Pamiętam, muszę się chwilę otrząsnąć, bo się zarumieniłem po komentarzu Sandry, ale zaraz dojdę do siebie. Pamiętam. Czy, po tym komentarzu, że w Mazowieckim nie ma śniegu? Nie, tak, chyba. Tak, to ty. To ten komentarz cię ruszył, okej. Okay. Nie, myślę, że to chyba chodziło o ten komentarz. Super. W Łodzi też nie ma śniegu. Dobra, śnieg będzie naszym tematem drugim dzisiejszego webinaru. Przejdźmy do tego wątku. Więc mówisz, że pamiętasz pierwszy WordPress. Być może też byłeś w tym punkcie, w którym są teraz nasi telewidzowie, jak lubię mówić, że mam już stronę internetową, ona działa, ale nie wiem, co z nią robić dalej. I z tym problemem też często borykają się osoby, którym stronę ktoś zbudował. Jakiś freelancer, agencja, znajomy otrzymują tę stronę, dostają gdzieś tam dostępy do niej, ale nie wiedzą, co dalej z nią należy robić i czy w ogóle cokolwiek trzeba robić ze stroną, kiedy ona już jest gotowa.
Tak, jak tworzyłem swoją pierwszą stronę internetową, powiem szczerze, że wtedy kompletnie jeszcze o tym nie myślałem. To było na takim jeszcze etapie mojej wiedzy technicznej, mojej świadomości w ogóle informatycznej, że nie brałem w ogóle do głowy takich pytań. Byłem bardzo podekscytowany, że strona działa i mogę ją otworzyć przez internet. Teraz wiem, że pewne czynności warto wykonywać. Obecnie bym tak może rozpoczął od tego, że gdy stworzyliśmy stronę, to chcielibyśmy mieć pewność, że ta strona nam starczy na długo. Trochę tak jak kupujemy jakiś produkt, jak kupujemy jakąś rzecz, kupujemy buty, to chcemy wiedzieć, że te buty nam starczą na długo, a zaraz się nie popsują. Trochę tak samo jest ze stroną internetową. I co jest według Ciebie w takim dbaniu o stronę, takim długoterminowym myśleniu o stronie najważniejsze? Która z tych czynności, takich, którą powinniśmy robić regularnie? Przede wszystkim myślę, że dobrze jest myśleć o dwa kroki do przodu. Czasami się mówi tak, jak chyba być nie powinno, że Polak mądry po szkodzie. Dobrze, gdyby Polak był mądry przed szkodą i wziął sobie pod uwagę, gdy skończył stronę, to zanim wyłączy komputer i pójdzie świętować to, że jest piątek, to żeby pomyślał, co się może z tą stroną stać w przyszłości. Rozważyć pewne scenariusze. Programiści tak często mają, zwłaszcza ci młodsi. Jeżeli słuchają nas tacy typowi programiści już z krwi i kości, to pewnie wiedzą, że czasem jest tak, że programista robi jakieś skomplikowane zadanie, to w momencie, jak skończy i to skończy w rozumieniu, że działa ten skrypt, który chciał napisać, to od razu wyłącza, koniec. A dobrze jest jeszcze wyczyścić kod, usunąć komentarze, usunąć jakieś zbędne elementy, poprawić jakość tego. Tak samo jest ze stroną. Gdy skończyliśmy i strona spełnia nasze cele biznesowe, to warto jest pomyśleć, co zrobić, aby ta strona nam na długo wystarczyła, chociażby pod kątem na przykład tego, czy mamy kopię zapasową, czy robiliśmy jakieś kopie. O to warto dbać już na etapie samego tworzenia strony. Gdy już tworzymy tę stronę, mamy już coś, co jest dla nas cenne, to warto sobie zadać pytanie, ile byśmy stracili czasu, gdyby ta strona nagle znikła. Gdybyśmy jej nie mieli w tym momencie, mieliśmy ją przed chwilą, teraz jej nie mamy, ile musimy nadłożyć pracy. To nam odpowie, to nam udzieli odpowiedzi, jak cenna dla nas ta strona jest i czy na pewno może chcemy ją pozostawiać bez jakiejkolwiek opieki. Także kopie zapasowe, to bym pokazał jako taki pierwszy fundament. To jeżeli jesteśmy przy kopiach zapasowych, to możemy rozróżnić sobie dwa typy kopii zapasowych. Jedną kopię robią hostingi i w zależności od tego, jaki macie pakiet, jaki typ hostingu jest przez Was wybrany, ta kopia może być trzymana 2 dni, 3 dni, 14, 30 dni, w zależności od tego, jak tam wygląda specyfikacja tego hostingu. No i ta kopia jest robiona najczęściej jeden raz na dobę, najczęściej robiona jest w nocy. I czy taka kopia wystarczy, Twoim zdaniem? Lepsza taka kopia niż żadna. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy na przykład, co powinien wiedzieć w ogóle o kopiach zapasowych, to bym powiedział, że przede wszystkim trzeba wiedzieć, że ta kopia jest wykonywana automatycznie. Czyli jeżeli ktoś mi mówi, że on zrobił kopię swojej strony i zapisał ją na pulpicie i on ma kopię, okej, lepsze to niż nic, ale zdecydowanie fajniej, jeżeli nie musimy się o tym, nie musimy się o to troszczyć. Mieć pewność, że ta kopia się zrobi sama, czy my pojedziemy na urlop, na wakacje, czy śpimy, czy pracujemy, to kopia powinna się robić cyklicznie, automatycznie sama. Wspomniałaś, że kopia zapasowa robiona przez hosting jest robiona zwykle codziennie w nocy. Bardzo dobrze. Różne hostingi robią te kopie z różną częstotliwością i też różnie długo te kopie przechowują. Druga kwestia to jest taka, jak długo my chcielibyśmy tą kopię mieć dostępną, czyli jak mocno wstecz chcemy sięgnąć. Czasami, jeżeli coś się ze stroną stanie. Nie wszystkie hostingi są tak porządne jak LHP. Niektóre trzymają te kopie krócej. Jest taki jeden hosting, którego nazwy nie wolno wymawiać, który trzyma kopię przez 2 dni. I tak naprawdę, jeżeli do awarii dojdzie w piątek, no to w poniedziałek w zasadzie już nie mamy kopii. Znaczy mamy kopię strony, która nie działa i możemy tylko z niej skorzystać. Więc to, jak długo kopia jest przechowywana, jest tutaj kluczowe, jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. A jeżeli mamy kopię hostingu, wiemy, że ona jest trzymana długo, ogólnie jakby hostingodawca robi swoją robotę dobrze, to co jeszcze, jaki typ kopii zapasowej jeszcze powinniśmy robić? Czy korzystać z jakiejś wtyczki do robienia backupów, czy może właśnie zrzucać raz na jakiś czas sobie pliki na komputer i trzymać w folderach o nazwie, nazwanych datami w dni, w które po prostu tę kopię ściągamy? A jeżeli polecałbyś to robić jakąś wtyczką, to czy jesteś w stanie jakąś wtyczkę nam tutaj zarekomendować? Bo już widzę, że takie pytanie na czacie się pojawiło.
Jeżeli chodzi o kwestie robienia backupów, zdecydowanie polecam, żeby te backupy były wykonywane również samodzielnie, ponieważ jeżeli chodzi o kwestie wykonywania backupów przez hostingi, niektóre hostingi robią kopie i przechowują je na tej samej maszynie, na której jest nasza strona. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, że ktoś przypadkowo sprzątając serwerownię wylał przysłowiowy kubek z kawą na serwer, no to zniknie nasza strona razem z kopią zapasową. Tego typu historie miały miejsce chociażby w OVH we Francji, gdy spalił się serwer. Wtedy tam ta serwerownia, która spłynęła, tam wiele stron spłynęło razem z kopiami zapasowymi. Są wtyczki, które wykonują kopie zapasowe i na przykład przesyłają je na naszego Dropboxa, powiedzmy. I my możemy sobie skonfigurować to w ten sposób, że mamy Dropboxa i pod Dropboxa podłączamy wtyczkę do robienia backupów. Znajdę tylko nazwę tej wtyczki, bo pamiętałem o niej. Jasne. I wtedy tak naprawdę mamy na swoim Dropboxie i wiemy, że z jednej strony mamy kopię od hostingu, a z drugiej strony mamy kopię wykonaną przez nas. Jeżeli chodzi o tę kopię hostingu, to ja trochę podpowiem, bo to tak moja działka, że jeżeli nie macie pewności, jak hostingodawca, z którego korzystacie, przechowuje kopię zapasową, to po prostu zadajcie to pytanie na czacie, czy na mailu, czy telefonicznie do supportu. Pewnie najlepiej mailowo, żeby mieć odpowiedź też taką mailową. I pytanie może brzmieć tak, jak długo przechowywana jest moja kopia zapasowa? W jaki sposób ona jest wykonywana, czyli co jest kopiowane, czy całość, czy też, nie wiem, poczta, czy tylko aplikacja, jeżeli i zarówno aplikacja, jej baza danych, jak i poczta, to jak długo trzymane jest jedno i drugie. I kolejna sprawa, zapytałabym o to, jak przechowywana jest ta kopia zapasowa, czy tak, co powiedział Krzysiek, czyli czy jest przechowywana na tym samym serwerze, czy w osobnej serwerowni. I kolejne pytanie, które może być bardzo fajnym pytaniem, które pokaże też hostingodawcy, że wy wiecie, o co chodzi, to jest pytanie: co się stanie, jeżeli dojdzie do jakiegoś krytycznego incydentu w serwerowni, która jest moja aplikacja? Jak, w jaki sposób wtedy postępujecie jako hostingodawcy? Jak szybko przywracacie? I na przykład my w LH mamy osobną serwerownię, ona jest położona po drugiej stronie Wisły w Warszawie, po to, żeby mieć osobne, niezależne źródło zasilania. Czyli nawet jeżeli nam, nie wiem, połowa Warszawy będzie odcięta od prądu, no to z tego drugiego miejsca, z tej drugiej serwerowni, z drugiej lokalizacji po prostu jesteśmy w stanie te dane odtworzyć i przywrócić, nawet przy awarii zasilania. Więc o to możecie pytać i im bardziej będziecie na takim zaawansowanym poziomie swojego korzystania ze swoich usług, na przykład jeżeli będziecie mieli już sklepy, to myślę, że to pytanie jest naprawdę zasadne, więc polecam. Ale w międzyczasie, Krzysiek, czy udało ci się znaleźć nazwę tej wtyczki? Tak, Updraft Plus to jest wtyczka, którą ja bym polecił do wykonywania backupów. Odnośnie backupów jesteśmy też w stanie zwrócić uwagę, powinniśmy podkreślić, że backup taki kompletny składa się z dwóch części. To znaczy, jak sobie użytkownik widzi stronę internetową, to myśli, ok, to jest strona internetowa, koniec. Z perspektywy technicznej, tutaj trochę trzeba się w technikalia zagłębić, taka kopia zapasowa składa się z plików mojej strony internetowej. Te pliki to jest kod tej strony, to są zdjęcia, są grafiki, to co tam wrzucamy, oraz bazy danych. Jedno i drugie jest równoważne. Obie te części muszą ze sobą współgrać, muszą być skomunikowane, żeby ta strona działała, więc też nie zdziwcie się, jeżeli często w tych aplikacjach, które będziecie patrzeć, czy w tych wtyczkach do backupów, pojawi się Wam taka informacja, że jest osobno wykonywany backup plików, osobno wykonywany backup bazy danych. W bazie danych chociażby wszystkie teksty, które są na stronie, te takie teksty jak strony, wpisy blogowe, one tam są przechowywane, czy też dane osobowe użytkowników na przykład. Dokładnie. To jak jesteśmy już przy bazie i przy plikach, to bardzo fajne pytanie padło. W jaki sposób przywraca się strona z backupu? To zależy, gdzie ten backup mamy. Jeżeli byśmy rozważyli taki najbardziej podstawowy scenariusz, że posiadamy nasz backup na pulpicie, na dysku czy na Dropboxie, jako, nie wiem, do pliki gołe tak naprawdę, no to w przypadku plików mamy załóżmy jakiegoś zipa, jakiś archiwum zip, które zajmuje pewnie kilka gigabajtów, może kilkaset mega, jak strona jest niewielka, no to żeby z tego backupu skorzystać, to powinniśmy wgrać go na nasz serwer. Do naszego serweru możemy się dostać też na różne sposoby, w zależności jaki ten serwer jest, ale taki najprostszy sposób dostania się do swojego serwera, do plików tego serwera, to jest połączenie przy pomocy protokołu FTP. Brzmi to dość mocno technicznie, ale nie jest takie straszne. Gdy zalogujemy się do naszego serwera przez FTP, to mamy dostęp do wszystkich plików, które na naszym serwerze się znajdują. Jesteśmy w stanie te pliki podmieniać, usuwać, edytować, kasować
Więc z naszego backupu możemy zrobić drag and dropem, przeciągnąć, wgrać. To jest najbardziej taki sposób na piechotę, bym powiedział. Są bardziej wyrafinowane, związane chociażby z różnymi aplikacjami, które takie backupy wykonują. Czasami, gdy jesteście zalogowani do hostingu, to niektóre hostingi dają taką możliwość, żeby właśnie skorzystać z backupu, który hosting wykonał. Odnośnie plików tyle, odnośnie bazy danych. Baza danych zwykle zajmuje mniej miejsca, to znaczy strona, która ma, jeżeli zrobimy sobie backup wszystkich plików naszej strony internetowej, no to najmniejsze strony, jakie widziałem, to jest kilkadziesiąt megabajtów. Zdarzają się strony w większości, które mają kilkaset mega, ale kilka giga czy kilkanaście giga takie strony też są i taki backup jest dość duży. Bazy danych zwykle są mniejsze. Bazy danych zwykle są dużo, dużo mniejsze, ponieważ w większości przechowują teksty, a nie tam grafiki czy filmy na przykład jak w plikach. Żeby wgrać bazę danych, no to w pierwszej kolejności poszukałbym właśnie u swojego hostingodawcy takiej opcji jak wgraj bazę z konkretnego dnia, wgraj bazę danych, przywróć bazę danych z konkretnego dnia. Jeżeli takiej opcji nie ma, to musimy się zalogować do naszej bazy danych. Tam już trzeba troszkę może na paluszkach, no bo bazę danych wtedy tak edytując może ręcznie łatwo jest popsuć. Jeżeli macie backup i strona i tak nie działa, no to tutaj możemy tak powiedzieć, że jest taka dobra wiadomość, że skoro jesteście zabezpieczeni, ten backup macie, to bardziej tej strony może nie popsujecie, tak z uśmiechem. Aczkolwiek jeżeli czujecie się z tym komfortowo, to należy zalogować się do swojej bazy danych. Najczęściej się to robi przez PHP My Admin. PHP My Admin to jest takie narzędzie, które najczęściej jest instalowane właśnie na serwerach u hostingodawców. Czyli gdy zalogujecie się do swojego hostingu, znajdziecie na przykład swój serwer, na serwerze będą bazy danych, to tam musicie szukać opcji zaloguj się do PHP My Admin. Jak się tam zalogujecie, to tam powinna być baza danych. Baza danych jest złożona z tabel, może przypominać nam Excela, no bo są wiersze, kolumny i tam musimy szukać opcji import. Gdy zaimportujemy tą bazę danych, usuniemy starą, wgramy nową, to ta baza będzie przywrócona. To są takie sposoby najbardziej na piechotę. Tłumaczę je dlatego, bo myślę, że bardzo ważnym jest tworząc strony internetowe lub ucząc się tworzyć strony internetowe, aby rozumieć, co leży u podstawy. Jeżeli mamy jakieś narzędzie takie wysokopoziomowe, które nas z pewnych czynności wyręcza, to bardzo dobrze jest tak rozumieć, co to narzędzie pod spodem robi. Dokładnie. Czy to jest autoinstalator WordPressa, czy to jest narzędzie, które nam później w tym WordPressie coś miesza i zmienia. Dokładnie. Też jestem tego zdania i super, że tłumaczysz to tak granulując naprawdę mocno tę wiedzę do małych cząstek. Super. Backupy myślę, że mamy omówione. Nie wiem, czy coś jeszcze, pewnie jeszcze można byłoby o backupach mówić dalej, ale myślę, że tak dla osoby początkującej to jest taka fajna pigułka wiedzy, więc przeszłabym do tematu aktualizacji. Rozmawiając na webinarze z Krzysztofem Gonetem dwa dni temu o tym, jak instalować motywy, jak instalować wtyczki, poruszaliśmy już wspólnie z moim gościem takie tematy jak pamiętajcie, żeby instalować wtyczkę, która jest rozwijana, która ma jakieś w miarę niedawne aktualizacje. Pamiętajcie, by instalować motywy tylko ze sprawną strony źródeł. Motywy, wiecie, z Chomika czy z Allegro, może niekoniecznie są tymi, które powinniśmy mieć na swoich stronach, nawet jeżeli są w fantastycznej cenie do kupienia na różnych aukcjach. Więc takie podstawy dotyczące dbania o aktualizację, a właściwie w ogóle świadomość na temat tego, że aktualizację trzeba robić, już sobie położyliśmy i coś już na ten temat zostało powiedziane, ale natomiast Ciebie chciałabym dopytać o to, jakie typy aktualizacji, czyli jakie rodzaje aktualizacji w WordPressie są dostępne i co trzeba tak naprawdę de facto aktualizować, czy jest jakiś jeden magiczny guzik, który klikamy i aktualizuje się już wszystko, czy może nie do końca? Jeżeli chodzi o kwestię aktualizacji, no to tutaj wracam do backupów jak bumerang. Ja odradzam robienie jakichkolwiek aktualizacji, gdy nie mamy backupu. Gdy nie mamy kopii zapasowej, to odradzam robienie jakichkolwiek aktualizacji, nawet najdrobniejszego pluginu, z tego względu, że tak jak z aktualizacją, nie wiem, iOS-a na iPhone'ie, nigdy nie wiemy, co się z tą aktualizacją podzieje, to znaczy jak mocno ona jest przetestowana, co się z nią stanie. No, różnica jest taka, że iOS był przetestowany na pewno dużo mocniej niż pluginy, z których korzystamy w naszych stronach na WordPressie. Jeżeli chodzi o kwestię tego, co i jak się aktualizuje, no aktualizacje tego, co jest w ogóle do zaktualizowania, można na trzy worki podzielić. Jeden worek, taki najbardziej fundamentalny, to jest aktualizacja samego WordPressa, samego silnika WordPress. WordPress jest cały czas rozwijany, zatem nowe wersje WordPressa, gdy wchodzą, to są takie duże aktualizacje, które trzeba wykonywać.
Tutaj z tymi aktualizacjami aktualizują nam się narzędzia, które są wewnątrz WordPressa, tak jak Elementor, tak jak Gutenberg na przykład, tak jak edycja różnych elementów. Poza aktualizacją samego WordPressa są aktualizacje, o których wspomniałeś już, Aneta, czyli aktualizacje motywów. Tutaj życzę Wam, abyście tych motywów wiele na stronach nie mieli. Ewentualnie, jeżeli macie stronę, która jest stabilna, produkcyjna, klienci z niej korzystają, to jeden motyw w pełni wystarczy. To jest tak, jak się mówi, że w dwóch parach butów naraz się chodzić nie da. Trochę tak samo jest tutaj z tymi motywami. I aktualizacje pluginów. Aktualizacje tych pluginów, to ich jest najwięcej z reguły, ponieważ tych pluginów na stronie zawsze jest od kilku w górę. Widywałem strony takie, gdzie tych pluginów było 60. Tego też Wam nie polecam, ale nie jest tak, że im więcej zainstalujemy, tym strona jest fajniejsza. I te aktualizacje pluginów są cykliczne, regularne. Twórcy pluginów, czy to są freelancerzy, czy to są firmy, bo czasami to naprawdę duże firmy tworzą takie pluginy, przygotowują te aktualizacje dość często. Dość często nam się zdarzy, że jak zalogujemy się do WordPressa, do panelu, to będzie nam się świeciło przy wtyczkach, że mamy coś do zaktualizowania. Tutaj jest kwestia, żeby też zrozumieć, co dokładnie znaczy, że my aktualizujemy taką wtyczkę. Spójrzmy na to z tej perspektywy. Mamy stronę internetową, która jest nasza, my za nią odpowiadamy, zarówno przed naszymi klientami wizerunkowo, prawnie, biznesowo, czasami ona może zbierać dane osobowe, może przyjmować płatności nawet, jeżeli to jest sklep często. Ona jest zainstalowana na serwerze, za który również my płacimy, więc powiedzmy, że jest to nasz serwer, tak w uproszczeniu, ale gdy my pobieramy nową wtyczkę i ją instalujemy lub gdy aktualizujemy plugin dany, no to tak naprawdę ktoś napisał kod, a my ten kod wgrywamy do naszej strony, nie wiedząc, co w nim jest. Tak trzeba sobie powiedzieć, tak? Czyli gdybym ja teraz napisał sobie jakiś plugin i wy wszyscy byście go zainstalowali, to co ja w tym kodzie napisałem znajduje się na waszych serwerach, na waszych stronach internetowych i ma dostęp do wszystkiego, co na tych stronach internetowych się znajduje. Dlatego jest bardzo ważne, żeby nie instalować byle czego. Instalujemy tylko rzeczy, które są wiarygodne. To jest generalnie problem naszych czasów, oddzielać rzeczy w internecie wiarygodne od niewiarygodnych. Tutaj jest nie inaczej. I tutaj musimy instalować takie wtyczki, które faktycznie są często aktualizowane, są tworzone przez firmy, które są zaufane, są rzetelne i też te wtyczki są wspierane, bo tak czasami jest, tak jak wspominał Krzysztof Gonec w środę, tak, że jest, że są wtyczki, które przestały być rozwijane. To jest jakaś wtyczka sprzed tam 5 lat, powiedzmy. A jeżeli jesteśmy osobą początkującą i jeszcze no, ciężko jest nam powiedzieć, czy ten twórca wtyczki to jest twórca zaufany, tak jak powiedziałeś, czy warto mu no, zaufać instalując jego kod no, na swoim własnym hostingu, to czy jest jakaś droga upewnienia się, jak do tego dojść, jak się tego dowiedzieć, czy dana wtyczka jest ok, czy nie ok? Gdy szukamy produktu w internecie, gdy chcemy sobie kupić na przykład, nie wiem, ekspres do kawy, no to często wchodzimy w opinię. I czytamy. Po pierwsze sprawdzam, ile tych opinii jest, tak? Jeżeli dany produkt czy dany hotel na Bookingu jest oceniony przez 2 osoby, no to sobie myślimy, no okej, 2 osoby, 2 rekomendacje, to ja bym załatwił, prosząc tam mamę i ciocię, ale jeżeli tych, powiedzmy, ocen tam jest 100 tysięcy i to są pozytywne oceny z całego świata, to budzi pewną, to budzi pewien respekt, to wprowadza pewne zaufanie. To nigdy nie jest tak, że taka wtyczka, taki plugin jest nieomylny i on nie będzie powodował już nigdy żadnych problemów, ale to prawdopodobieństwo się zmniejsza, trochę jak z tą aktualizacją iOS-a jednak, tak? Ufamy bardziej, bo wiemy, że historycznie problemów było z tym zdecydowanie mniej niż z jakimiś takimi, powiedzmy, wtyczkami, które były jakieś szemrane. Dokładnie, okej. Dobrze, to myślę, że można do tego koszyczka dorzucić jeszcze jedną rzecz, czyli jeżeli nie wiecie, to można też zapytać, na przykład na grupach WordPressowych, gdzie znajdziecie często osoby doświadczone. Myślę, że Krzysztof, sam jesteś pewnie na wielu, wielu takich grupkach. Osoby doświadczone od deweloperów, twórców stron internetowych, którzy po prostu ileś tych wtyczek już instalowali i na swojej własnej skórze przetestowali, czy na przykład dana wtyczka jest kompatybilna z inną wtyczką. I skoro jesteśmy przy tej kompatybilności,
co się może wydarzyć dalej, jeżeli, co możemy zrobić, jeżeli podczas aktualizacji na przykład wtyczki bądź motywu coś nam się, w cudzysłowie, wysypie. Już wiem, że można przywrócić backup, że nawet należałoby przywrócić backup, ale czy są jakieś inne opcje? Czy możemy sobie cofnąć aktualizację, którą zrobiliśmy, albo czy możemy jakoś naprawić tę stronę samodzielnie? Jasne. Na początku jeszcze bym powiedział dwa słowa, dlaczego tak się może stać, bo to są, tak wychodząc od przyczyn, żebyśmy też tak dogłębnie rozumieli, co się podziało, nie tylko nie działa, bo nie działa. Jeżeli aktualizujemy jakąś wtyczkę i wystąpi jakikolwiek problem na stronie, to problem może być drobny, na zasadzie coś się przesunie o 10 pikseli w prawo, albo problem grubszy, że strona w ogóle nie wstała i jest tylko białą kartką, mogły zajść tak naprawdę trzy rzeczy, tak bym w uproszczeniu powiedział. Pierwsza to jest taka, albo cztery nawet wymienię. Pierwsza jest taka, że my tworząc stronę internetową zrobiliśmy coś nie tak. Czasem tak się zdarza, zwłaszcza u programistów, powiem, może niekoniecznie takich twórców stron internetowych, którzy wyklikują sobie rzeczy, tylko u programistów, którzy już do kodu sięgają, że oni często zainstalują jakąś wtyczkę i stwierdzają, w tej wtyczce chciałbym, żeby było coś inaczej. My wchodzimy sobie do kodu tej wtyczki, dopisujemy 5 linijek kodu i cieszymy się, że jest super, że teraz ta wtyczka jest lepsza, bo my ją ulepszyliśmy. No tak, tylko że gdy my zainstalujemy pierwszą aktualizację, to ten kod znika, już go nie mamy. Więc skutek jest taki, że coś na stronie może się zmienić. Czasami może być nawet trudno to zauważyć. Ale to jest jest jedna z przyczyn, która może doprowadzić do jakiejś awarii. Druga związana z czymś, co jest mniej prawdopodobne, ale jednak możliwe, że ta aktualizacja niesie ze sobą jakiś błąd faktycznie, że twórcy wtyczki tworząc aktualizację po prostu coś zrobili źle, coś zepsuli i ta wtyczka po prostu po aktualizacji nie działa. To jest raczej najmniej prawdopodobny scenariusz, ale warto go wymienić dla uczciwości. I dwa kolejne punkty, kompatybilność. Nasza wtyczka, którą aktualizujemy lub instalujemy, musi być kompatybilna z wersją WordPressa, którą mamy. Czasami przy wtyczce, jak chcemy zainstalować wtyczkę, pojawia się taki dopisek kompatybilna z twoją wersją WordPressa albo na przykład nieprzetestowana, tak, z tą wersją WordPressa. W tym wypadku jest to o tyle istotne, że gdy my mamy na przykład nowego WordPressa zainstalowanego i mamy nową wtyczkę, która była niedawno aktualizowana, to prawdopodobnie jedno z drugim jest kompatybilne. Ale tutaj na to warto zwrócić uwagę, że to się może dziać często ze starymi stronami. Strona była robiona 5 lat temu, ktoś teraz wszedł, zaktualizował wtyczkę do najnowszej wersji, ale WordPressa nie. Tam coś się może pogryźć. I czwarta rzecz, o której się mniej mówi, ale to jest bardzo częsta przyczyna takich awarii, że strona kompletnie przestaje działać i powoduje panikę, to jest kompatybilność z wersją PHP. Gdy macie hosting i na hostingu macie domeny swoje, to per każda domena na każdym hostingu, bez względu od hostingodawcy, da się ustawić wersję kodu PHP. PHP to jest język, który jest tutaj, przy pomocy tego języka stworzony jest WordPress i stworzone są tutaj i motywy, i wtyczki. I na naszym serwerze jest konkretna wersja interpretera tego kodu PHP. Bardzo często się zdarza, do nas, do firmy, takich klientów w ostatnim roku trafiło może z 8 nowych klientów, takich mamy, którzy zadzwonili i powiedzieli, że zaktualizowali coś i strona przestała działać, po prostu, tak kompletnie przestała działać, że wchodzą, jest biały ekran. No i wtedy pierwsze, co robię, to wchodzę na hosting i sprawdzam wersję WordPressa. Wersja PHP. Wersja PHP obecnie najnowsza, to jest 8 w górę, 8.0 lub ciut wyżej. Wersje pomiędzy 7, 7.4 na przykład są jeszcze bardzo, bardzo stabilne, ale często ja widzę, że na przykład klienci lub użytkownicy WordPressa mają strony z wersją PHP, nie wiem, 5.6. 5.6 to jest wersja sprzed kilku już ładnych lat i w momencie, gdy będziecie mieli wersję PHP na serwerze ustawioną 5.6, która jest chyba bardzo dalej popularna, to duże szanse, jestem w stanie się założyć o jakiś obiad, że gdy na stronie, gdzie tych wtyczek jest kilkanaście, zaktualizujecie wszystko do najnowszych, to strona przestanie działać. Ja rekomenduję wersję nie najnowszą bynajmniej, nie wersję od ósemki w górę, tylko wersję 7.4. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, gdzie wersja 7.4
pogryzłaby się z jakimkolwiek tutaj motywem czy z jakąkolwiek wtyczką. Fajnie, że o tym wspominasz, bo też tak z perspektywy hostingodawcy mogę powiedzieć, że my akurat w LH w tym momencie domyślną mamy 7.4, czyli jeżeli dodajecie domenę do serwera po prostu domyślnie, bez zmiany żadnych jakichkolwiek ustawień, to domyślnie dostajecie 7.4 i chętnie byśmy to już podnieśli tak naprawdę, no bo 7.4, nie wiem do końca ile, jaka jest jeszcze, kiedy tam będzie end of life tej wersji, można byłoby to pewnie szybko sprawdzić, natomiast no, mamy dostępną 8.0 od bardzo dawna już, natomiast to jest taki mały zarzut do WordPressa, nie tylko WordPressa, to też do deweloperów i do innych oprogramowań, że ta kompatybilność z wersją 8.0 no, jeszcze kuleje bardzo mocno w wielu dodatkach. No i teraz jako hostingodawca stoimy przed takim krokiem. Okej, możemy włączyć jako domyślną 8.0, my będziemy super pro wydajnościowi, pro bezpieczeństwo i w ogóle fantastycznie, tylko problem będzie polegał na tym, że klienci będą wgrywać swoje stronki na tej domyślnej wersji, no i część rzeczy nie będzie działać i oczywiście jaki będzie werdykt. No jak się przemigrowałem do LHPL, to moja strona przestała działać, no bo tak to najczęściej może tak to właśnie wybrzmieć. Więc to jest taka trochę po stronie hostingodawcy zawsze trudna decyzja, którą wersję zrobić domyślną, ale to tak widzę, że Marcin mi tutaj podpowiada, że skończyło się już, o to tak na świeżo, słuchajcie, 28 listopada 2020 roku już skończył. Skończyło się wsparcie. Czy skończyło się wsparcie, czy to jest end of life? Okej, dobra. Chyba się skończyło po prostu wsparcie dla tej wersji. Strzeliłem, nawet nie wiedziałem, że wy macie 7.4 jako domyślną, ale widzę, że się strzeliłem. Tak, tak. I właśnie generalnie... Marcin też podpowiada jeszcze jedną rzecz, że wczoraj wydano PHP 8.2, więc no, pewnie też niedługo się u nas pojawi. Dzięki Marcin za podpowiedź. Znajome twarze widzę wszędzie. Oczywiście, jak zawsze, na moich webinarach same znajome twarze i gości, i widzów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Okay. Chciałbyś dodać coś do tego tematu, czy idziemy dalej? Tak, bo ja jestem mistrzem uciekania w dygresję i nieodpowiadania wprost na pytanie, bo ty mi zadałaś pytanie, co zrobić, gdy się stanie awaria, a ja odpowiedziałem, dlaczego awaria może powstać. Nie odpowiedziałem ani słowa, co zrobić, także chciałbym na to odpowiedzieć, musisz mnie tutaj pilnować. Jasne. Generalnie coś, co w definicji może brzmieć bardzo trudno, w wykonaniu jest banalnie proste, czyli jak będziecie chcieli gdzieś zabłysnąć przed kolegami, to możecie powiedzieć, że wy wiecie, jak wyłącza się pluginy WordPressa przy pomocy serwera FTP. Brzmi dumnie, ale w praktyce, jeżeli wiecie, że zaktualizowaliście jakiś konkretny plugin i strona przestała działać po prostu, często wtedy tak jest, że nie da się nawet zalogować do panelu administratora. Czyli wchodzimy na stronę, ukośnik wp-admin, nie działa strona, no to wtedy może się pojawić pewien dreszczyk emocji, ale wystarczy zalogować się do serwera FTP przy pomocy jakiegoś klienta FTP. Jak piszecie w Google klient FTP Windows, macOS, no to pewnie Wam wyskoczy FileZilla, taki najprostszy, zalogujecie się na dane z hostingu i w tym wypadku wchodzicie tam w strukturze katalogów, musicie znaleźć pluginy i ten plugin, który aktualizowaliście, wystarczy, że zmienicie mu nazwę. Czyli na przykład robimy edycję nazwy, jak jest plugin, na przykład Contact Form 7, no to dodajemy mu na przykład podłoga off albo podłoga disabled, coś takiego. Jakąkolwiek nazwę zmienicie, w ten sposób strona powinna ruszyć, z tego względu, że plugin będzie wyłączony. W ten sposób jest najprościej po aktualizacji przywrócić działanie strony w taki sposób na szybkości, na kolanie. Jeszcze pamiętam kiedyś taką wtyczkę, ja chyba nigdy z niej nie korzystałam, ale może ty masz doświadczenia, chyba WP Rollback czy coś takiego. To była wtyczka, która przywracała poprzednią wersję, dobrze kojarzę? Tak, tak, ja z niej nie korzystałem, ale pamiętam, żeby taka wtyczka była, żeby było w stanie się wybrać po prostu konkretną wersję, czyli jak wiemy, jaką wersję mamy i do jakiej się aktualizowaliśmy, to jesteśmy w stanie cofnąć się do poprzedniej, ale jeżeli wyłączyliśmy już wtyczkę w ten sposób przez klienta FTP i strona faktycznie wróciła do działania, mamy 100% pewności, że to było powodem tak naprawdę tej awarii, no to też jesteśmy w stanie zainstalować sobie wtyczkę w starszej wersji jak najbardziej lub po prostu zgłosić to komu trzeba, czy to twórcy właśnie tej wtyczki, tego pluginu, czy komuś może bardziej technicznemu, kto się naszą stroną opiekuje.
Mateusz tutaj podrzuca też taki tip, że w Dokładnie. repozytorium WordPressa można pobrać sobie archiwalne wersje wtyczki. Jeżeli problem jest z najnowszą wersją, możemy sobie pobrać i zainstalować, wrzucając po prostu pliki tej wtyczki na serwer, wersję starszą. Też myślę, że fajna porada. Padło też pytanie, jak jesteśmy jeszcze przy wtyczkach, bo zaraz pójdziemy sobie dalej do innych tematów, ale jak jesteśmy przy wtyczkach, padło pytanie, które najbardziej lubię. Mówiłeś, że rekord wtyczek, które widziałeś, to 60, to ja cię przebiję, bo ja widziałam 66. Ta strona nie działała, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, tam jeszcze page buildery, tam trzy sobie śmigały, tam jeden na głównej, drugi na podstronach, tam były bardzo różne ciekawe testy obciążenia hostingu, że tak powiem. Dobra, ale pytanie od Krystiana. Ile wtyczek maksymalnie można mieć na stronie, żeby działało prawidłowo? Bo rozumiem, że można przesadzić. Można, to oboje myślę potwierdzamy, że można. I drugie pytanie, czy po odinstalowaniu wtyczki nie zostają po niej jakieś śmieci? Jeżeli wtyczkę wyłączymy i usuniemy, to pliki wszystkie z naszego serwera znikły, więc tutaj nie ma takiej możliwości. Muszę popić, bo rzadko tak dużo mówię, także zwykle siedząc w piwnicy się nie mówi Śmiało. Dużo. A jeżeli chodzi o kwestię, ile wtyczek można mieć na stronie, to jest tylko i wyłącznie kwestia umowna i kwestia takiego zdrowego rozsądku. Można powiedzieć takie bardzo proste prawidło, że im mniej, tym lepiej. Czyli z każdą kolejną wtyczką, którą chcemy zainstalować, to pomyślmy, czy na pewno jest ona nam potrzebna, ale takie strony, które mają w granicach 10 wtyczek, może kilkunastu, to jest jeszcze ok, choć znam firmy, które na przykład kładą ogromny nacisk, żeby instalować jak najmniej wtyczek i tworzą strony, które mają na przykład 5 tylko pluginów. Myślę, że taką też uniwersalną radą jest tyle, ile potrzeba w granicach rozsądku. Czyli nie Tak. jest, na pewno nie idziemy za tymi wszystkimi artykułami 5 wtyczek do bloga, 10 wtyczek na start, 15 wtyczek, bez których twój sklep nie będzie działał. To chyba nie jest ta droga. Wczoraj już o tym mówiłam, ale lubię ten przykład, więc będę go powtarzać. Dobrze, to idziemy dalej. Lidia ma jeszcze dopytuje o aktualizację WordPressa i aktualizację PHP. Ja pozwolę sobie tak szybko na to pytanie odpowiedzieć. Tak, jeżeli podniosłaś wersję WordPressa do wyższej i chcesz zmienić sobie też wersję PHP na wyższą, to oczywiście jedno i drugie możesz zrobić samodzielnie, a wersję PHP, czyli tego interpretera PHP, zmieniasz z poziomu panelu klienta. Dobrze, to idziemy dalej. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to śmiało, bo widzę, że w tym momencie... O, dobra, już jest kolejne pytanie. Jak macie pytania, to zadawajcie, bo ja cały czas czytam czat. Gdzie sprawdzić, jaką mam wersję PHP? Fajne pytanie. Ja odpowiadam, czy ty? Ty. Tu jesteś moim gościem. Ja tylko się czasem wtrącam tam, wiesz, w takie... Dobrze, stwierdziłem, że to jest akurat pytanie takie bardziej pod ciebie. Mianowicie no, w hostingu. Logujemy się do naszego hostingodawcy. Tam musimy znaleźć naszą domenę i tam będzie informacja, jaką wersję PHP mamy do tej konkretnej domeny przypisane. U niektórych hostingodawców jest w ten sposób zrobione, że wersję PHP da się zmienić dla wszystkich domen naraz, ale tutaj jak tych domen macie więcej niż jedną, to generalnie odradzam. Lepiej to mieć na poziomie konkretnej jednej domeny zarządzalnej, no bo czasami macie jedną stronę starą, nową, różnie to wygląda. Okej, dobrze. To chowamy. Mateusz też podpowiada rzecz, do której właśnie chciałam nawiązać, czyli to, że wiele wtyczek niestety nie czyści zmian wprowadzonych na stronie i w bazie, nawet podczas usuwania. I to są te złe wtyczki. To są te wtyczki, których nie powinniśmy instalować. Masz jakąś poradę, jeżeli mamy taką sytuację, że ta baza jest po prostu zanieczyszczona przez jakieś resztki pozostałości po odinstalowanych wtyczkach? Tak, bo to Mateusz nam słusznie podpowiedział odnośnie bazy danych, tak? No bo jeżeli chodzi o kwestię bazy danych, no to tam tych śmieci faktycznie może pozostać zdecydowanie więcej, no bo w samym file systemie w plikach na serwerze FTP, no to jedna wtyczka jest reprezentowana przez jeden katalog, więc to jest dość łatwo nawet zweryfikować, czy zostało usunięte. Nieco trudniej jest z bazą danych, no bo rzadko który taki użytkownik mało zaawansowany lub średnio zaawansowany nawet weryfikuje, co my dokładnie w tej bazie danych mamy. Więc na początku tutaj warto byłoby powiedzieć, jak w ogóle zweryfikować, czy jakieś pozostałości po wtyczek w naszej bazie danych pozostają, ale myślę, że to troszkę będzie zbyt techniczny temat, więc w to może nie chciałbym teraz wchodzić, no bo do bazy danych, żeby się zalogować, wejść i się nie bać, że tam się coś jeszcze popsuje i zweryfikować, że ta informacja, jeżeli ktoś z Was, z użytkowników, lub twórców stron internetowych jest na tyle zaawansowany, żeby w swojej bazie danych zweryfikować, które elementy, które tabele, które rekordy są
nam potrzebne, a które są nadmiarowe, zbędne i jest na tyle odważne, aby je usuwać, to dobrze, to gratulacje. Ale myślę, że to nie jest taka też podstawowa wiedza, więc to może nie na ten webinar. Okej, okay, chowam ten komentarz i przejdźmy dalej. Okej, okay, wiemy już, że trzeba aktualizować, wiemy, jakie typy aktualizacji w WordPressie wychodzą i o czym trzeba pamiętać. Myślę, że wiecie też już, że trzeba trochę temu WordPressowi poświęcić czasu i raz na jakiś czas zajrzeć do kokpitu i kontrolować to, co się w tym WordPressie dzieje. Natomiast no, na pewno zdarzy się taka sytuacja. Słucha nas w tym momencie 135 osób. Jestem pewna, że któraś z tych osób będzie miała w swoim życiu z WordPressem sytuację, w której hostingodawca na przykład poinformuje, bądź jakieś narzędzie, z którego ta osoba korzysta, poinformuje, że strona ma infekcje wirusowe. I z tymi infekcjami jest trochę tak, że wszyscy się bardzo boją słowa wirusy na stronie. To się kojarzy z trojanami na Windowsie sprzed lat, zresztą dzisiaj w sumie też, i po prostu czarną magią, która dzieje się po stronie tego serwera. Więc zacznijmy może od takiego pytania, zacznę od takiego pytania. Czym są infekcje wirusowe i skąd się biorą? Czym są? Jeżeli byśmy wrócili do tego elementu, gdzie rozmawialiśmy o instalacji lub o aktualizowaniu wtyczek, no to sobie powiedzieliśmy, że w momencie, gdy programista stworzy wtyczkę, na przykład Aneta ją zainstaluje na swoim WordPressie, to, co programista zaprogramował, w tym kodzie umieścił, znajduje się na stronie i na serwerze Anety. I to, co ten kod robi, tak naprawdę determinuje nam, czy my powiemy, że jest to infekcja, czy to infekcja nie jest. Bo jeżeli my sobie instalujemy wtyczkę, która na przykład odpowiada za wysyłanie maili z formularza kontaktowego, tak? No to jeżeli ta wtyczka została zrobiona, można powiedzieć, po Bożemu, przez specjalistów, przez firmę, która się tym zajmuje, i to jest wtyczka używana przez połowę stron na WordPressie, no to ufamy, że jest to wtyczka, która faktycznie spełnia swoje zadanie. Ale jeżeli jest to wtyczka zrobiona przez nie wiemy kogo, to może się okazać, że ta wtyczka ma jakieś niecne cele. Mało tego, czasem może się zdarzyć, że zainstalujemy wtyczkę, która została stworzona przez kogoś może mniej doświadczonego, czy może kogoś mniej świadomego, i ten ktoś w swojej przypływie swoich dobrych chęci chciał stworzyć wtyczkę, która jak najbardziej robi dobre rzeczy, ale nie przewidział niektórych rzeczy. I ta wtyczka wtedy sama w sobie nie jest wirusem, nie jest infekcją, ale pozostawia możliwość na chociażby zaatakowanie właśnie strony z zewnątrz, czyli ona pozostawia pewne luki bezpieczeństwa. Jeżeli byś mnie zapytała właśnie, czym jest tutaj złośliwe oprogramowanie, no to jest to takie oprogramowanie, które na naszej stronie na przykład zostało w jakiś sposób zainstalowane, przemycone lub sami je zainstalowaliśmy, które wykonuje czynności, o których byśmy może nie pomyśleli, nie chcielibyśmy tych czynności na naszej stronie. Szczególnie uczulam właśnie na te dodatki, które są pobierane z jakichś dziwnych miejsc albo właśnie kupowane gdzieś na Allegro. One mogą mieć zainfekowany kod i nie będziecie w stanie tego zweryfikować w momencie instalacji, więc na to warto, myślę, zwrócić uwagę. Okej, okay, a jeżeli jestem takim początkującym użytkownikiem i no, instalowałam kilka wtyczek, mam motyw, to po czym mogę poznać, że na mojej stronie są infekcje? Tutaj też różne mogą być scenariusze. Najbardziej oczywiste to jest taki, że na naszej stronie wyświetlą się, nie wiem, tureckie flagi z wielkim napisem, że I have been hacked. Miałem kiedyś taką sytuację 8 lat temu, że zadzwonił do mnie znajomy, który takie właśnie flagi tureckie na swojej stronie znalazł. No to wtedy chociaż wiemy, to można powiedzieć, że miło ze strony tych hakerów, że chociaż nam o tym powiedzieli, bo niestety są tacy, którzy tak wprost tego nie wyrażają i to nie jest tak oczywiste, że nasza strona została zainfekowana. To może inaczej. Po co ktoś miałby w ogóle hakować stronę internetową? Po co ktoś miałby instalować jakieś złośliwe kody na naszej stronie? Na przykład, aby wyświetlić na naszej stronie reklamy i czerpać z nich korzyści. Załóżmy, Aneta ma stronę, na której jest bardzo duży ruch i tutaj któryś z może programistów by wymyślił jakiś sprytny sposób, jak na stronie Anety wyświetlić swoje reklamy. Wtedy wszyscy, którzy wchodzą na stronę Anety, i może klienci, jej znajomi, widzą te reklamy lub klikają, może w nie nawet, no to wtedy generują po prostu tutaj pasywny przychód dla tego sympatycznego hakera. To jest jedna z opcji. Ona jest o tyle też taka wprost, taka oczywista, że my widzimy faktycznie, że takie coś się wydarzyło i że pojawiło się nagle. Strona może na przykład spowolniła nagle, dużo wolniej działa, wolniej się wczytuje. Takie też historycznie się zdarzają, że strona ładowała się 2 sekundy, a nagle ładuje się 30-40 sekund i się nie może wczytać.
no to to też może być oznaka tego typu infekcji. Może być tak, że strona, że ktoś hakuje stronę po to, aby za jej pomocą rozsyłać spam, rozsyłać maile. Jeżeli wy macie na przykład domenę i ta, na tej domenie jest zainstalowana strona internetowa oparta o WordPressa z formularzem kontaktowym na przykład, no to ktoś, kto zainfekował waszą stronę, również może mieć możliwość wysyłania właśnie tej spamerskich jakichś wiadomości mailowych, podszywając się pod was po prostu. Więc to jest taki cel niecny, który może stać za hakerami, którzy taką stronę infekują. Takie bym podał może tutaj kilka przykładowych takich powodów, takich pobudek. Są też takie infekcje, które na początku się niczym nie objawiają i to są chyba takie najgorsze, no bo jeżeli z naszą stroną wszystko ok i nagle coś się z nią zacznie dziać, nie wiem, pół roku po infekcji, to powiedzcie mi, gdzie my znajdziemy backup, który tak nas uchroni przed tym i skąd będziemy wiedzieli w ogóle, z kiedy ten backup przywrócić. To są już rzeczy troszkę trudniejsze. Dorzuciłabym do tego jeszcze przekierowania na jakieś strony pornograficzne lub strony z aukcjami chińskimi. To są już takie skrajne przypadki, ale no zdarzają się. I dorzuciłabym jeszcze jeden taki modny w ostatnich latach, czyli koparki kryptowalut. Mhm. Niestety często tak, czy często, no zdarzają się ataki, które po prostu mają na celu wykorzystać moc zasoby naszego serwera, moc CPU, RAM do tego, żeby odpalać skrypty, które mają kopać kryptowaluty. I ktoś sobie tam kopie na naszym serwerze i bawi się w najlepsze. No i teraz tak, powiedziałeś o tym spowolnieniu, super, super, że o tym mówisz, bo chyba to jest tak z punktu widzenia hostingodawcy najczęstsza przyczyna, zwłaszcza szybko wyłapują to osoby, które są wyczulone na prędkość swojej strony i które szybko zauważają, że coś jest nie tak. No i przekierowania, jakieś dziwne linki, dziwne znaczki chińskie na stronach, to są też takie chyba najczęstsze z mojego punktu widzenia objawy infekcji. No dobrze, to jesteśmy zainfekowani, coś jest nie tak, już o tym się dowiedzieliśmy przynajmniej, że jest na naszej stronie jakiś złośliwy kod. Co możemy zrobić? Czy to jest jeszcze ten etap, w którym osoba początkująca powinna samodzielnie tam wchodzić do tego kodu i po prostu rozróżniać linie, które są infekcją, które są motyw, na przykład kodem motywu? Czy to już jest raczej zadanie dla specjalisty? Czy nie wiem, są jakieś narzędzia do tego? Co możesz podpowiedzieć? Ciężko mi wyobrazić sobie osobę początkującą, która byłaby w stanie właśnie na poziomie kodu, tak jak zapytałaś, rozróżnić, które na przykład pliki PHP to są plikami mojej strony i one są, mówiąc tak kolokwialnie, legit, a które są niekoniecznie. I ciężko odróżnić mogłoby być tego typu rzeczy, ponieważ no jeszcze jakiś czas temu w zasadzie zdecydowana większość tego typu ataków skutkowała tym, że na stronie instalował się jakieś, pojawiały się jakieś pliki o bardzo dziwnych, długich nazwach, i o na przykład zaszyfrowanej zawartości. Dość łatwo było takie pliki odróżnić od tych plików prawdziwych, które mamy w WordPressie. Jednak zdarzały się infekcje, gdzie te pliki są bliźniaczo podobne do na przykład klas WordPressowych. Wtedy jest zdecydowanie trudniej. Na pewno warto poprosić pomocy technicznej swojego hostingodawcy. Taka pomoc w szanujących się hostingach jest udzielana bezpłatnie, na przykład w zakresie takim jak przeskanowanie strony pod kątem tego, czy na stronie znajdują się faktycznie tego typu infekcje, oraz często się to robi w ten sposób, że hostingodawca, jeżeli wykryje na stronie internetowej zainfekowane pliki, to usuwa im uprawnienia do pliku. To jeszcze może krok wstecz, czym są uprawnienia do pliku. Gdy mamy serwer pod stronę internetową i na przykład zalogujemy się przez właśnie dostępy FTP, przez serwer FTP do tego serwera, do tej strony, to przy każdym pliku lub katalogu mamy cyfrowo wyrażone uprawnienia. Te uprawnienia są w postaci dwóch lub trzech cyfr i one określają, który plik lub katalog może być otwierany, odczytywany, wykonywany, edytowany. Tam są różne czynności. Jeżeli na przykład mamy plik, co do którego jesteśmy pewni, że jest to plik właśnie taki jakiś spamerski, jakiś taki niepożądany, którego my nie wygrywaliśmy, no to wystarczy do niego ustawić uprawnienia 00 i wtedy ten plik nie będzie mógł być wykonany. Jakby ten plik, jeżeli wiemy, że mamy taki plik na serwerze, to możemy w ten sposób odciąć. Można go oczywiście usunąć. Hostingi często robią tak, że jeżeli przeskanują i znajdą, nie wiem, 1000 takich plików, które raczej są wątpliwe, to często zaproponują, lub wy możecie zapytać o to hosting, pomoc techniczną hostingu, czy mogą na wszystkich tych plikach wam takie uprawnienia właśnie ustawić. To jest ryzykowne, ponieważ często się tak zdarzy, że te pliki będą w sobie zawierały
prawdziwy kod WordPressa i doklejoną na przykład jakąś frazę. Więc to nie jest to rozwiązanie typu magiczna różdżka, tak? Że wystarczy tak zrobić, to po prostu od kopa będzie działać. Jednak to jest już jakiś punkt wyjścia. Wtedy te pliki, chociaż wiemy, które możemy poprzeglądać, których możemy dotknąć, jednak są specjaliści, którzy już w takim naprawdę porządnym wyczyszczeniu strony są w stanie pomóc. Tutaj myślę, że można chociażby wspomnieć specjalistę w tym temacie, czyli naszego wspólnego znajomego, Krzyśka Drużdża, który tutaj na pewno jest osobą godną polecenia, który chętnie pomoże przy tego typu rzeczach, ponieważ jego firma właśnie tym się zajmuje, czyli czyszczeniem po atakach hakerskich, wyczyszczeniem strony i dodatkowym zabezpieczeniem tej strony, żeby ta infekcja zaraz nam nie powróciła. Okej, okay, to jeszcze zostając w temacie czyszczenia, to, bo wspomniałeś o skanerach hostingów. Musicie wiedzieć coś o skanerach, nie tylko hostingów, ale wszystkich skanerach, które są dostępne, na przykład w formie wtyczek są też skanery, że nigdy skaner nie będzie w 100% wam dawał prawidłowego wyniku. W sensie on może być bliski tych 100%, ale infekcje mogą się od siebie bardzo różnić, bo skanery działają na podstawie pewnych patternów, czyli wzorców znanych już infekcji, które zostały zaraportowane, bądź powtarzają się, bo większość tych infekcji, które się z serweru wyrzuca, my też odwrusowujemy stron naszych klientów, to są te same rzeczy, które bardzo łatwo jest jakimś mechanizmem po prostu ogarnąć. Natomiast bardzo często jest tak, że po takim mechanizmie, czy mechanizmie, który usuwa, bądź mechanizmie, który skanuje, trzeba po prostu wejść w te pliki i je przejrzeć i to jest często taka koronkowa robota. Dlatego też, jak jesteście w takiej sytuacji, że po odwirusowaniu samodzielnym bądź z pomocą osoby X czy firmy X nadal infekcja wraca, to warto się zwrócić wtedy do specjalisty, który rzeczywiście zajmuje się tylko tym albo wyspecjalizował się w tym, bo on widział tego tyle, że będzie bardzo w stanie najbardziej precyzyjnie wskazać to, co jest infekcją, odróżnić infekcję od nieinfekcji. Więc to tak, taka ogólna może, myślę, porada. Ale mam ważne pytanie, które jeszcze nie padło na czacie. Nie wiem, jak do tego doszło, że nie padło. Co z wtyczkami do bezpieczeństwa? To jest takie moje ulubione pytanie i chyba pytanie, które najbardziej rozgrzewa całą społeczność WordPressa w Polsce i pewnie nie tylko. Tak, no nie uzgodniliśmy tego przed webinarem, ale na pewno spodziewasz się tej odpowiedzi, że powiem, że oczywiście wtyczek do bezpieczeństwa, im więcej, tym lepiej. Najlepiej, jeżeli będzie. To muszę przerwać audycję na informację, że Chorwacja jest w półfinale. A to, co naprawdę? Powiedziałeś, wytniemy. Tak, Chorwacja jest w półfinale. Ucieszyła mnie ta wiadomość, także super. Dzięki. To jest druga. To jest druga najważniejsza informacja po tym, że śnieg pada w Krakowie, także jakby nasze webinary pełne merytorycznej wiedzy. Zepsułaś mi żart, bo jeżeli się już żartuje, to trzeba zachować powagę do ostatniej. Przepraszam. Z drugiej strony, jak ktoś by w tym momencie przestał oglądać, to by potem powiedział, że na webinarze LH tutaj Aneta z Krzyśkiem mówi takie rzeczy. Nie, no generalnie wtyczki do takie typowe wtyczki do bezpieczeństwa, o których myślimy, zwykle one no nie są rekomendowane, mówiąc delikatnie, przez osoby zajmujące się WordPressami. To nie znaczy, że te wtyczki nie robią nic, ale one często, tak powiem, roszczą sobie kompetencje robienia wielu rzeczy, a jak się dokładnie przyjrzymy, no to wtedy ta pomoc jest taka dość marginalna. Zwłaszcza to, z czego sobie próbowałem zażartować, co mi Aneta uniemożliwiła. Często jest tak, że tych wtyczek do bezpieczeństwa ktoś zainstaluje kilka. Wtedy jedno zwalcza drugą, trochę tak jak kiedyś z antywirusami na WordPressie, na Windowsie, przepraszam, że no jeden traktuje drugi za wirus, a ten drugi traktuje ten pierwszy za wirus. Więc z wtyczkami do bezpieczeństwa ostrożnie. Dokładnie, też się pod tym podpisuję. Wybacz, nie chciałam ci zrujnować tego żartu. I chciałabym przejść do... Ja mam dwa pytania i jeżeli wy macie pytania na czacie, to dawajcie znać. Słuchajcie, małe przypomnienie. Kod STARTWP na -40 na wszystkie pakiety hostingowe w lh.pl. STARTWP, Błażej, wrzuć proszę ten kod i link do oferty na czacie. Jest ważny do poniedziałku włącznie, więc jeżeli ktoś się jeszcze waha albo w weekend będzie nadrabiał, to skorzystajcie, bo to jest rzeczywiście jedna z największych promocji w roku. Chyba tylko na Black Friday na kilka dni włączamy wyższy kod, więc warto z tego skorzystać. To takie małe ogłoszenie parafialne. Natomiast przechodzę do pytania mojego i widzę, że czas się też już tutaj nam ożywił. Słuchaj, tych działań związanych z dbaniem o stronę, z takim rozwijaniem tej strony, ale też reagowaniem na różnego rodzaju incydentów na stronie jest bardzo wiele. Czy można sobie jakoś te incydenty zautomatyzować?
incydenty, właściwie te działania, zautomatyzować? Czy są jakieś narzędzia? Może, nie wiem, znasz jakieś narzędzie przypadkiem zupełnie, które może w tym pomóc? Chciałabym, żebyś trochę powiedział o tym produkcie, nad którym sam pracujesz i który sam rozwijasz. Okej. To jest pytanie, które sam sobie zadałem kilka lat temu, czyli 3 lata temu, gdy miałem wielu klientów, którzy mnie prosili o to samo, czyli każdy klient prosił o to, żeby aktualizować wtyczki, żeby na przykład monitorować stronę. O tym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale warto mieć coś, co gdy z naszą stroną się coś złego stanie, na przykład ona przestanie działać, wyśle nam SMS-a. Klienci prosili często o takie czynności typowo właśnie opiekę nad stroną, czyli backupy, aktualizacje, zabezpieczenie, jakieś proste strony, monitoring. Robiliśmy to ręcznie. Nasi programiści, nasi pracownicy często wykonywali czynności powtarzalne, ręczne, które zabierały czas i pomyśleliśmy, że dobrze byłoby to właśnie zautomatyzować. Powstał wtedy pomysł, żeby zrobić narzędzie, które będzie działało jako zewnętrzna aplikacja, nie jako wtyczka, która obciąża stronę, jest wpięta do strony, tylko jako zewnętrzna aplikacja, która z zewnątrz komunikuje się ze stroną opartą o WordPressa, no i wykonuje te rzeczy, o których mówiliśmy, która pamięta o tych elementach, o których my może niekoniecznie pamiętamy, na przykład jeżeli nie ma backupu, to nie rób aktualizacji, albo jeżeli wersja PHP jest archaicznie stara, to nie rób aktualizacji, albo jeżeli ktoś nam wyłączył indeksowanie w Google'ach w stronie, to zapal mi czerwoną lampkę, że może coś jest jednak nie tak. Jak strona się długo wczytuje, wyślij mi SMS-a, zrób backup, przywróć backup. Tego typu czynności, które jesteśmy w stanie sobie na kartce wypisać, które trzeba robić, staraliśmy się jak najbardziej się da zautomatyzować. No i powstało takie narzędzie, powstała taka aplikacja. Ta aplikacja jest sygnowana takim słodkim pieskiem królowej, który nazywa się Corgi. No jest dostępna pod adresem corgi.pro, więc to jest aplikacja, którą rozwijamy jako firma już od około 2 lat. No jest to aplikacja, która ma na celu właśnie wspierać osoby, które chcą zadbać o swoje strony i chcą jak najwięcej tych czynności zautomatyzować. My też tutaj przygotowaliśmy, tak jak wspomniała Aneta, podobnie jak LH, możliwość przetestowania Corgiego, ponieważ jest to aplikacja, która robi dużo tych rzeczy i też trzeba się w to trochę wczytać, bo to są rzeczy techniczne. Też przygotowaliśmy możliwość przetestowania tego Corgiego bezkosztowo. To jest aplikacja SaaS-owa, taka typowa, subskrypcyjna, jednak przygotowaliśmy taką promocję, która będzie do Was wysłana mailem, Aneta wyśle to po webinarze, aby przez 2 miesiące pełne można było z aplikacji Corgi pokorzystać bezpłatnie, a potem wyłączyć albo przedłużyć, jak kto będzie chciał. Myślę, że to narzędzie jest szczególnie fajne dla osób, które mają więcej niż jedną stronę pod opieką. Jeżeli słuchają nas twórcy stron, agencje, freelancerzy, to naprawdę zachęcam, żeby się tam rozejrzeć przynajmniej. Natomiast w tych materiałach, które za chwilę do Was wyjdą, za 3 minutki Błażej będzie wysyłał do Was mailing, znajdziecie wideo. I to w ogóle bardzo polecam zobaczyć to wideo. Krzysiek bardzo długo nad nim pracował i jest bardzo dobrej jakości. Ja bardzo podziwiam. I tam jest coś o pasztetowych czwartkach, takie tam rzeczy. Także zajrzyjcie tam. Wideo jest 10 na 10. Musicie tam zajrzeć koniecznie. Słuchajcie, padło pytanie, po całym Twoim wywodzie na temat wtyczek do bezpieczeństwa, padło pytanie, jaką wtyczkę do bezpieczeństwa polecasz. To myślę, że udało nam się już odpowiedzieć. Podam 5. Podam 5 na priv. Tak, publicznie dokładnie. Się nie przyznajemy. Dokładnie. Sandra pyta, jaki jest koszt. Może powiedz, proszę, jak to się rozkłada dla na przykład jednej strony internetowej. Tak naprawdę w Corgim, jak wejdziecie na stronę, tam są rozpisane 3 pakiety, zwłaszcza te pierwsze 2 polecam, bo ten najwyższy jest dla kogoś, kto naprawdę chce, żeby ta strona była mocno już tam orana tymi różnymi skryptami analizującymi. Dla twórców stron my też mamy przygotowany program partnerski, więc oni korzystają taniej i też mogą swoje marże doliczać. To jest o tyle ciekawe, że jak ktoś tworzy strony, to może pasywny zysk na tym budować, staraliśmy się też tak podejść. W podstawowym pakiecie koszt opieki to jest 39 zł miesięcznie za jedną stronę, w tym szerszym, w premium, a to premium chcemy właśnie Wam dać do testów bezpłatnie na 2 miesiące, to jest 89 zł miesięcznie. Więc takie premium, jeżeli chcecie, to do końca lutego można sobie swobodnie włączyć i potestować. Super, to...
To sprawdzajcie. Ja tu powiem też jeszcze na dwa pytania odnośnie kodu. Czy można skorzystać z kodu, jak mam serwer od 2 lat? Jeżeli masz serwer od 2 lat, to mój adres e-mail to aneta.rutkowska@lh.pl i zapraszam na tego maila. Czy mogę wykupić 2 hostingi z kodem? Ależ możesz wykupić nawet 5. Nie ma najmniejszego problemu. Ten kod ten nie jest też limitowany, więc możecie używać dowoli, byleby się zmieścić w temacie. Tutaj chyba jest jakaś euforia związana z tym, że Chorwacja weszła do półfinału. Tak mi się coś wydaje. Jeżeli ktoś chciałby nas jeszcze poinformować, czy u niego pada śnieg, to jeszcze macie na to mniej więcej 2 minuty. Jeżeli macie natomiast pytania o to, jak dbać o stronę, jak ją organizować, jak ją zorganizować i zorganizować pracę z WordPressem, żeby działał on jak najdłużej, to też jeszcze dawajcie znać, będę wasze pytania zadawać. I cóż, materiały zaraz wyjdą. A nie, to nie była euforia związana z Chorwacją, to była euforia związana z aplikacją. Także po raz trzeci tego wieczoru się zarumieniłem. Jeżeli mi pytanie zadać, jaka będzie druga drużyna w półfinale, no to będzie to Argentyna po 2 bramkach Leo Messiego. Okej, okay, ktoś chce jeszcze obstawiać? Jakby śmiało, nie? Mamy czas, jest piątek, także kto tam wygra? Słuchajcie, możecie napisać, to jest mundial, to są mistrzostwa, możecie mnie jakby uświadomić, bo ja to tak średnio. Co to są za rozgrywki? To czekam, aż tutaj jakaś kreatywna odpowiedź się pojawi w komentarzach. No to pięknie, no to się nie dowiem chyba. No dobrze, jakby chcielibyście mi powiedzieć, w co grają, to znaczy wiem, w co grają, tylko dlaczego grają, to bardzo będę zadowolona. Ktoś tutaj pisze, że Holandia. Okej. Trochę żartuję, ale ja już po 5 dniach webinarów, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Słuchajcie, zadawajcie pytania, serio, tak już zupełnie na koniec, zupełnie serio, zadawajcie pytania. Mam do was jeszcze jedną prośbę. Standardowo o reakcję jest 136 osób nas słuchających, a reakcje są 43. No coś tu się ewidentnie, słuchajcie, nie zgadza, więc nadrabiajcie proszę to. Powtórka dzisiejszego webinaru będzie wysłana zapewne w poniedziałek jakoś tam do południa. Więc też możecie zaglądać na maile. W poniedziałek też takie podsumowanie z różnymi przydatnymi linkami otrzymacie na swoje skrzynki mailowe. Słuchajcie, w całym wyzwaniu wziął udział 1500 osób. 1500 osób zapisało się na cały ten cykl, co jest ogromnym, w ogóle pobiciem rekordów chyba wszystkich LHPL i też dla mnie ogromnym wyróżnieniem i jestem przeszczęśliwa, że tak dużo osób zaufało mi i też moim gościom. Bardzo będę szczęśliwa i bardzo będzie mi miło, jeżeli osoby, które były z nami dziś bądź na poprzednich webinarach dadzą znać, jak wam się podobał cały ten cykl, co powinniśmy zmienić, co było ok, jak tam nasi goście, czy wam się podobali, na przykład możecie też dać znać. Myślę, że jeżeli dacie znać feedback Krzysztofowi, to też będzie mu bardzo miło o tym poczytać. Także ja bardzo, bardzo wam dziękuję za tę obecność. Cały czas szukam jeszcze pytań, które mogłabym ci zadać, więc jeszcze tam zaglądam sobie na czat. Ale pytań więcej nie widzę, więc może podsumujmy dzisiejsze porady. Dbanie o bezpieczeństwo i o wydajność WordPressa to regularne aktualizowanie, ustawianie silnych haseł, tak dorzucę od siebie. I co jeszcze? Posiadanie pewności, że mamy backup. Dokładnie. Automatycznie robiony. Monitorowanie tej strony. Dokładnie tak. Coś jeszcze dorzucamy do tego worka? Aktualne wersje PHP i WordPressa również. Dokładnie. Pobieranie dodatków tylko ze sprawdzonych źródeł? Tak, chyba że wyjątkiem są wtyczki do bezpieczeństwa, to je możemy pobierać skąd chcemy. 8. czynnik, podrzuca Natalia. Dobry hosting. Ja też bardzo doceniam takie komentarze. Super. Dobry hosting skradła też. Skradła twoje serce, jak rozumiem tym komentarzem. Skradła moje, absolutnie. Ja będę rumienić. Także to na pewno ważne. I też myślę, że dobry support hostingu, który w przypadku infekcji wykryje tę infekcję, pomoże. No i też fajnych, jeżeli współpracujecie z deweloperami, agencjami, to też fajnych specjalistów wam życzę. I myślę, że też warto o tym mówić, że dobrzy specjaliści są dobrzy. I warto takim osobom ufać. Znowu pytanie o to, jakie wtyczki do bezpieczeństwa polecasz. Także może zdementujmy to, raz na zawsze. Tak, zdementujmy. Nie polecam wtyczek do bezpieczeństwa. Aneta też nie poleca. Choć teraz będzie zaprzeczać, ale też nie poleca. To jest jakieś oczernianie. Porozmawiamy sobie na WordCampie. Słuchajcie, właśnie, jeżeli chcecie rozwijać się dalej w WordPressie i chcecie zdobywać nową wiedzę, to bardzo wam polecam śledzenie polskich wydarzeń WordPressowych. Możecie spotkać dwa rodzaje wydarzeń, czyli WordUpy. Ja miałam przyjemność współorganizować 5 wydarzeń w Poznaniu, właśnie WordUpy poznańskie. Musimy z ekipą do nich chyba wrócić. WordUpy macie w Krakowie też? Mamy, tak. Są w Krakowie, są w Trójmieście? Tak, a na WordCampie właśnie poznaliśmy się z Anetą, także tam też można poszerzyć sieć kontaktów.
Dokładnie. WordUpy są też w Trójmieście, są w Warszawie, są w Kaliszu, są we Wrocławiu, są w Łodzi, przynajmniej były w Łodzi. Nie wiem, jeszcze jakieś miasto zapomniałam, o jakimś mieście, to wpisujcie sobie WordUp i pewnie Wam wyskoczą różne miasta, w których są organizowane. To są takie mniejsze eventy. Natomiast raz w roku organizowany jest WordCamp, czyli taki ogólnopolski zlot ludzi związanych z WordPressem, gdzie można poznać fantastycznych ludzi. Ja mnóstwo moich znajomych właśnie mam z tamtych wydarzeń. Krzysztofa też poznałam tego lata na WordCampie, więc zachęcam. Miałam okazję być też prelegentką w tym roku. Może za rok też będę, kto wie, więc może się spotkamy nie tylko gdzieś tam w korytarzu, ale też na scenie. Będzie mi w każdym razie bardzo miło, jeżeli dołączycie do tych eventów i będziecie tę społeczność WordPressa i te eventy w Polsce WordPressowe w różny sposób można wspierać, bo to ważne, myślę. Dobrze, to jeszcze, jeszcze jest takie pytanie od Rafała na koniec. Co powiesz na temat wtyczki WP Two Factor? Masz jakieś doświadczenie z tą wtyczką? Nie powiem z głowy, niestety. Nie kojarzę tej wtyczki tak na szybko, ale generalnie widzę, że w komentarzach pojawiają się tematy odnośnie właśnie 2FA, także tak, nawet jeden komentarz widzę się tam pojawił, że hasło nawet może być słabe, jeżeli mamy właśnie dwustopniową autentykację, także generalnie jeżeli czujecie się też na siłach, żeby to skonfigurować, czyli zainstalować sobie na przykład właśnie jakąś wtyczkę, która zapewni Wam właśnie tutaj uwierzytelnianie dwuskładnikowe, to jest to jak najbardziej polecane. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj otrzymania kodu na przykład na SMS-a i przepisania, to jest to duże, duże, duże zabezpieczenie. No nie przez przypadek, no wszystkie w zasadzie aplikacje bankowe z tego korzystają, tak? Okej, okay, dobrze. Myślę, że fajna porada. Tutaj Marcin pisze, że hasła są już passé, trzeba mieć two factor. No, częściowo się zgadzam, a częściowo chętnie przegadam z Marcinem na WordCampie. Okej, już patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania. Ale chyba nie, już są pytania o kody, to tak na szybko, żeby już Ciebie nie przetrzymywać, bo wiem, że masz dzisiaj jeszcze plany na wieczór. Słuchajcie, kod jest do poniedziałku włącznie. Ważny i ten kod to start WP. Start WP, małymi literkami pisane, więc możecie jeszcze korzystać. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za cały ten tydzień i za całą obecność, aktywność i wszystkie komentarze, wszystkie lajki. Jest 120 osób na żywo, 68 lajków, także już ta statystyka wygląda nieco lepiej. Dzięki Wam bardzo za to. Dziękuję Krzysztof za to, że byłeś, poświęciłeś swój czas, podzieliłeś się ogromną ilością merytorycznej wiedzy. Zauważyłam na czacie komplement, że z moich gości najbardziej takim prostym językiem opowiadałeś dla osób początkujących, więc za to także dziękuję, bo to jest bardzo ważne. No i cóż, widzimy się, myślę, Krzysztof, przy innej okazji, mam nadzieję, że jeszcze taka będzie. Z Wami także mam nadzieję, że jeszcze się widzimy na jakichś webinarach LH.pl. Mi by było naprawdę bardzo miło, ja nazywam się Aneta Rotkowska, ja miałam przyjemność mówić do Was przez 5 dni, przez godzinę dziennie. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Moim gościem był Krzysztof Organek. Dziękuję Wam raz jeszcze. Dobrej nocy i spokojnego, dobrej nocy i dobrego grudnia i też wesołych świąt. Myślę, że już można życzyć. W każdym razie do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć, pa, pa.